pamiętam jedną rzecz. Pamiętam pierwsze buty, które kupiłam sobie za kieszonkowe gdzieś w świecie. Były tak wspaniałe, że kupiłam je za małe. I co potem zostało? Bąble i odciski, ale to było takie doświadczenie, które faktycznie też dużo mówiło o tym zachwycie. Chciałam to po prostu strasznie, strasznie mieć. I tak mi zostało do dzisiaj, ale teraz wybieram, dzięki Bogu, buty wygodne.